Ciało dwulatka w Szabdzie. Media, zatrzymano jedną osobę. Tragedia w Szabdzie. Media, zatrzymano domniemanego ojca. Nowe informacje sprawie. Śmierci dwulatka, którego ciało znaleziono w czwartek w miejscowości Szabda Województwo. Kujawsko-Pomorskie. Jak podają media, policja zatrzymała mężczyznę, który jest domniemanym ojcem dziecka. Wciąż nie ma oficjalnego komunikatu prokuratury w tej sprawie. Ciało znaleziono w jednym z domów w miejscowości Szabda w powiecie Brodnickim. Jak informowało rmff zwłoki były w stanie znacznego rozkładu. Makabrycznego odkrycia miała dokonać ekipa budowlana remontująca dach domu, a właścicielka nieruchomości powiadomić policję. Wcześniej budynek wynajmowało małżeństwo, które, według doniesień mediów, wychowywało pięcioro dzieci. Pary poszukiwała policja. Szabda. Zwłoki dwulatka. Media o zatrzymaniu domniemanego ojca. Redakcja RMF. FM donosi w piątek, że zatrzymano domniemanego ojca dziecka oraz zmiano zlokalizować też matkę dwulatka. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy wynika, że w chwili zatrzymania mężczyzna przebywał sam z dwuletnim dzieckiem. Z kobietą miało znajdować się pozostałych troje dzieci. Na ten moment prokuratura nie potwierdza doniesień rozgłośni. Komunikat w tej sprawie ma wydać jeszcze w piątek. Szabda. Zwłoki dwulatka w domu, okoliczności śmierci dziecka wyjaśnia prokuratura. Nie wiadomo, kiedy przeprowadzona zostanie sekcja zwłok dziecka. Nie ma też żadnych informacji na temat prawdopodobnej przyczyny zgonu chłopca.